Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Polski da się lubić. Dzisiaj lektura obowiązkowa Balladyna Juliusza Słowackiego. Jeden z tekstów, który, tak mi się wydaje, przynajmniej nie sprawia jakichś większych trudności i sam w sobie też jest dosyć ciekawy. Co zrobić z Balladyną? Przede wszystkim zaczynamy od czasu i miejsca akcji. Wiemy, że jest to dramat, też jeżeli chodzi o rodzaj literacki, mamy tutaj do czynienia z tragedią. I już w zasadzie, gdy otworzymy Balladynę, jest już dla nas informacja, że rzecz rozgrywa się właśnie w okolicach jeziora Gopło, i oczywiście też wiemy później, że mamy tam bitwę pod murami Gniezna. I że rzecz dzieje się w czasach baśniowych, legendarnych, zapanowania króla Popiela. I na tronie zasiada król Popiel IV, który niesłusznie zdobył koronę, ponieważ władcą powinien być król Popiel III, czyli pustelnik. No i właśnie, co do pustelnika, przechodzimy do bohaterów. Możemy ich podzielić na bohaterów fantastycznych i realistycznych. Do bohaterów fantastycznych zaliczamy Goplanę, Skierkę i Chochlika. Skierka i Chochlik to oczywiście słudzy Goplany. Ona jest z kolei królową, która wychodzi z jeziora. I jeżeli chodzi o bohaterów, to oczywiście Balladyna i Alina, czyli córki wdowy. Kirkor, książę, hrabia, który przybywa, aby poślubić jedną z córek. Pustelnik, czyli król Popiel III, Kostryn i Grabiec. Kostryn, czyli wspólnik właśnie Balladyny, Grabiec, czyli kochanek Balladyny. I oczywiście jeszcze w międzyczasie pojawi nam się postać Gralona, ale, czy tam na przykład Filona, ale tutaj z tych najważniejszych bohaterów myślę, że na tych możemy się zatrzymać. Pamiętamy o tym, że właśnie ten świat fantastyczny sprawia zamieszanie w tym świecie realistycznym, bo Goplana zakochuje się w Grabcu i to powoduje, że właśnie następuje szereg wydarzeń, których tak naprawdę ona no, do końca nie przewidziała i może też nie do końca chciała, aby takie wydarzenia miały miejsce. Bardzo ważne w Balladynie jest oczywiście charakterystyka porównawcza dwóch sióstr, dwóch córek wdowy. Alina jako ta postać, która jest dobra, pomaga swojej matce. Ona mówi o tym, żeby właśnie ta matka nie szła już na pole, że to ona tam pójdzie i po prostu matka ma sobie odpocząć. To ona tak naprawdę kocha Kirkora, jest pracowita, ten dzbanek malin zbiera od razu. Wokół niej zawsze latają ptaki, czyli jest takim uosobieniem dobroci, jasnowłosa o różanej cerze. Z kolei Balladyna to ta zła córka. Oczywiście jest nieszczera wobec Kirkora. Ona mówi, że jeżeli będzie taka sytuacja, że na przykład włócznia, ktoś będzie włócznią w niego celował, to zasłoni go własnym ciałem po prostu. Zrobi wszystko, aby go chronić, ale absolutnie nie jest szczera w tym, co mówi. Zrobi po prostu wszystko, by dojść do władzy, a Kirkor jej tę władzę może zapewnić. Czyli okrutna, zła, wyrachowana. Widać to właśnie w tej rozmowie z Kirkorem i no widać to też w tym, jak właśnie dąży do celu, jakim jest zdobycie władzy. W końcu jej się to udaje, ale oczywiście zostaje za to ukarana. Jest starszą córką wdowy, czarne włosy, czarne oczy, blada cera, dlatego też przez matkę jest nazywana Bladyną, żeby tutaj to podkreślić. No i morderstwa Balladyny, czyli główny tutaj wątek, który się pojawia. Balladyna zabija sporo osób w sposób pośredni lub bezpośredni. Pamiętamy, że właśnie Alina jest jej pierwszą ofiarą, ginie w konkursie zbierania malin. Ta, która zbierze więcej malin, ma zostać żoną Kirkora. Kolejną ofiarą zostaje Gralon, czyli sługa Kirkora, który przybywa do zamku ze skrzynią, aby sprawdzić właśnie tutaj wierność Balladyny. Grabiec, czyli dawny kochanek, który przychodzi w koronie króla Popiela do zamku i dlatego zostaje zamordowany, aby mogła tę koronę zdobyć. Pustelnik, tutaj akurat ta zbrodnia nie została bezpośrednio wykonana jakby przez Balladynę, aczkolwiek ona to morderstwo tego pustelnika zleca. Wreszcie Kirkor, który ginie w czasie bitwy, Kostręcz, czyli wspólnik Balladyny, otruty przez nią, podała mu zatruty chleb. No i wdowa, która ginie też nie bezpośrednio z rąk Balladyny, ale ona się do tego przyczynia, bo w momencie, kiedy Balladyna nie chce wydać córki, która ją skazała na wygnanie z zamku w czasie burzy i oślepił ją piorun, Balladyna nie reaguje i w wyniku tortur wdowa umiera. Na pewno Balladynę trzeba było połączyć z innymi władcami, bo oczywiście ona jako władca w tej mowie tronowej
prezentuje się jako osoba, która będzie sprawiedliwa, która będzie dobrze rządzić i tak dalej, no jeżeli po trupach dochodzi do celu, do władzy i nie ma żadnych skrupułów, no to raczej dobrym władcą nie będzie. Więc można by ją połączyć z Neronem z Quo Vadis, można by ją połączyć z carem, który występuje w Reducie Ordona, a wreszcie można by się pokusić o połączenie też na przykład z małym księciem, z królem z małego księcia. Tutaj też myślę, że to by było ciekawe, bo też jej zależy tylko i wyłącznie na sobie. I to jest właśnie tutaj istotą całej sprawy. Czyli podobnie jak na przykład Neron jest tyranem, ale właśnie zależy jej tylko na tym, aby dojść do władzy, aby tę władzę utrzymać i żeby po prostu rządzić innymi. Więc oczywiście, jeżeli mówimy o Balladynie, no to musi się tutaj pojawić ten motyw właśnie, czyli motyw władzy obowiązkowo, ale też mamy dobro i zło, czyli ta Alina i Balladyna. Mamy motyw winy i kary, czyli każda zbrodnia zostanie ukarana. Tutaj świtezianka na przykład, dziady, wina i kara. To tutaj też nam się może ładnie połączyć właśnie z Balladyną. No i miłość. W przypadku Aliny można powiedzieć, że była to taka miłość szczera, prawdziwa. Ona rzeczywiście chciała zostać tą żoną Kirkora. W przypadku Balladyny miłość, która no nie jest zbyt prawdziwa, tylko zależy jej na władzy. Balladyna w zasadzie jest krótką historią, można tu się pokusić o ocenę bohaterki, ale rzeczywiście w tych tematach można też ją wykorzystać w rozprawkach czy w opowiadaniach. To tyle, jeżeli chodzi o Balladynę. Mam nadzieję,